tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Te słowa wypowiedział Jezus do dostojnika żydowskiego, faryzeusza, członka rady, dostojnika. Tak do niego powiedział: Nikodemie, jeżeli chcesz mieć życie wieczne, to potrzebujesz narodzić się na nowo, dlatego że Bóg tak ukochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To oznacza, że jeżeli w Niego nie uwierzysz, to zginiesz. Jeżeli w Niego uwierzysz, to nie zginiesz. A jeżeli w Niego nie uwierzysz, to zginiesz. To jest bardzo prosta informacja. Czarne jest czarne, a białe jest białe. Jeżeli w Jezusa uwierzysz, to nie zginiesz. Jeżeli w Jezusa nie uwierzysz, to zginiesz. Niezależnie od tego, jakie masz dzisiaj poglądy, w jakim miejscu swojego życia jesteś, czy jesteś szczęśliwy, czy jesteś na dnie rozpaczy. Niezależnie od tego, jeżeli uwierzysz w Jezusa, to nie zginiesz, a jeżeli w Niego nie uwierzysz, to zginiesz. Ewangelia jest bardzo prosta, po to, żeby każdy mógł ją zrozumieć. Nawet małe dziecko, nawet skończony głupiec może zrozumieć Ewangelię, bo to jest prosta informacja. Bóg stał się człowiekiem, dlatego że ludzkość potrzebowała Zbawiciela. Dał się swojemu stworzeniu skatować, zabić i zmartwychwstał, pokonując śmierć. I temu, kto w to uwierzy, daje życie wieczne. Cała Ewangelia. Cała Ewangelia, cała reszta to komentarze. I wiecie, co się kiedyś z tego, o czym teraz wam opowiadam, ja się kiedyś śmiałam. Byłam bardzo szyderczą osobą. Szydziłam, opowiadałam tak zwane dowcipy religijne. Ludzie wierzący to byli dla mnie biedni, prymitywni ludzie, którzy zbłądzili, dali się po prostu wpakować jakiś naiwny styl życia, że tak po prostu potulnie wierzą w te rzeczy. Tylko że to była maska, dlatego że ja wyrosłam w domu, w którym był okultyzm i zawsze wiedziałam, że jest moc. Zawsze wiedziałam, że jest moc, bo widziałam, co mój ojciec robił. I w związku z tym, że mnie to fascynowało, ja szłam za tym, popadałam w coraz większą depresję, miałam myśli samobójcze na zewnątrz, skrywałam się, co to nie ja. Byłam bardzo cyniczna, bardzo szydercza. Tak jak powiedziałam, szydziłam z ludzi wierzących, ale w środku byłam z braku poczucia sensu. Byłam z braku poczucia sensu. Lubiłam jakieś takie dyskusje o intelektualne, takie pierdzielenie o niczym. Ale kiedy już naprawdę czułam, że ginę, ja zrozumiałam, że sama sobie nie dam rady z tym. I gdy pewni ludzie powiedzieli mi, że w Jezusie jest rozwiązane, że to rozwiązanie, że to naprawdę jest realne rozwiązanie, ja w desperacji zawołałam do tego Boga i gdy powierzyłam Mu siebie, wszystko zmieniło się o 180 stopni. I ja wiem, że to brzmi jak bajka, że nagle wszystko się zmieniło, ale w moim przypadku tak było. Ludzie przychodzą do Jezusa w różny sposób. U niektórych to jest całkiem spokojne, zwyważone wydarzenie. Po prostu przechodzą ze śmierci do życia, widzą, że coś jest inaczej, ale to nie jest związane z jakimiś fajerwerkami. U mnie to była zmiana o 180 stopni. Ja po prostu weszłam na to nabożeństwo jak brak człowieka, a wyszłam z tego nabożeństwa, na którym oddałam swoje życie Jezusowi, jako najszczęśliwszy człowiek na świecie. Autentycznie, jako najszczęśliwszy człowiek na świecie, dlatego że ja doświadczyłam mocy, która była potężniejsza niż ta moc, którą znałam wcześniej. Nie przyszłabym do czegoś, w czym nie widziałabym mocy, dlatego że mnie fascynowała moc i ja zobaczyłam, że ten Bóg, którego właśnie uwierzyłam, jest potężniejszy niż to wszystko, co do tej pory poznałam. Że ta moc, którą On mi oferuje, jest potężniejsza niż te śmiecie, które mi oferował diabeł.
Przyszedł do mnie niesamowity pokój, nieporównywalny z niczym. Czułam się fizycznie wręcz o połowę lżejsza. I ja wiedziałam, że znalazłam to, czego życie, całe życie szukałam. Ja wiedziałam, że ja już znalazłam, że już nie będę za niczym biec i przed czym, i uciekać, tak naprawdę nie wiedząc przed czym. Wiedziałam, że znalazłam. Przyszło takie uspokojenie, że ja już mam to, czego szukałam. I tak jest do dziś. To było wiele lat temu. To było 27 lat temu. I Bóg nigdy mnie nie zawiódł. Więc receptą jest nowe narodzenie. Uwierzenie w Jezusa. Niezależnie od tego, czy czujesz się dzisiaj szczęśliwy, czy się nie czujesz dzisiaj szczęśliwy. To nie ma znaczenia, bo i tak potrzebujesz Odkupiciela. Bo jeżeli nie przyjmiesz Odkupiciela, jeżeli nie przyjmiesz rozwiązania, to jest tylko w Jezusie. Dlatego, że nie dano ludziom innego imienia pod niebem, przez które mogliby być zbawieni. Więc jeżeli nie przyjdziesz do Jezusa, to giniesz. Jeżeli umrzesz fizycznie, nie poznawszy Jezusa, to pójdziesz do piekła. Ale to nie musi tak być, dlatego, że masz wybór. Moimi ustami Bóg mówi teraz do ciebie, masz wybór. Możesz wybrać życie. Możesz wybrać Jezusa. Możesz obmyć się w Jego krwi. Możesz do Niego zawołać, powiedzieć: Jezus, wierzę w to, co zrobiłeś na krzyżu. Wierzę, że umarłeś tam zamiast mnie. Wierzę, że zmartwychwstałeś i pokonałeś śmierć, że jesteś wcielonym Bogiem. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Jeżeli zawołasz do Niego, jeżeli poprosisz Go, aby wszedł do Twojego życia, aby stał się Twoim osobistym Panem i Zbawicielem, On to zrobi, bo jest dobry. Bo jest dobry. Jeżeli Ty zrobisz krok wiary, uwierzysz w Niego i zaprosisz Go do swojego życia, to On zrobi krok wierności i przyjdzie. Znam to, przeżyłam to. Niebo istnieje, piekło istnieje, to nie jest bajka. Tak jest. Niebo to jest wieczność z Bogiem. Piekło to jest wieczność oddzielenia od Boga. To jest bardzo prosta rzecz. Bardzo prosta rzecz. Na tej drodze nawet głupiec nie zgłosi. I nawet jeśli to, co słyszysz, wydaje ci się takie nierealne, takie jakby z innej rzeczywistości, to zachęcam cię, żebyś się nad tym zatrzymał. Bo zawsze jest ryzyko, mój drogi, moja droga, że ja mam rację. No zawsze jest to ryzyko, że ja mogę się nie mylić. Jest to ryzyko, że to może być dokładnie tak, jak ja wam mówię. Więc wiesz co? Sprawdź to lepiej. Nie wierz mi na słowo. Po prostu zawołaj do Boga, zapytaj. Jeśli jesteś, to pokaż mi, czy to jest tak, jak ta osoba pod złotymi wyrazami mówiła. No bo co, jeżeli ja mówię ci prawdę? Co, jeżeli ja mam rację? Co, jeżeli to, co opowiadam, rzeczywiście tak działa? A jeżeli ty tego nie przyjmujesz, a ja mam rację, to jesteś w bardzo nieciekawym położeniu. Powiedziałabym wręcz w dramatycznym położeniu, więc lepiej to sprawdź. Tym bardziej, że Jezus wraca na tę ziemię. Jako potężny król, jako potężny Bóg, jako sędzia. Póki jeszcze nie wrócił, możesz się upamiętać. Póki jeszcze nie wrócił, możesz uczynić Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Jest na to czas. Jak On tutaj wróci, to będzie za późno, bo On wróci tutaj jako sędzia. Jako sędzia, jeśli się nie narodzisz na nowo, to On tutaj wróci, żeby ciebie sądzić. Sądzić. To będzie sprawiedliwy, surowy sędzia. I wtedy już nie będzie zmiłuj się. Nie będzie wtedy zmiłuj się. Teraz jest zmiłuj się. Jeżeli tego zapragniesz i to weźmiesz. To jest taka prosta rzecz. Bardzo prosta jest Ewangelia. Ona jest też prosta po to, żeby ukorzyć pysznych. Bo żeby przyjąć Ewangelię, trzeba stać się jak dziecko. Żaden pyszny człowiek nie dostąpi zbawienia. Żeby narodzić się, no bo najpierw trzeba się ukorzyć. Najpierw trzeba uznać, że może jednak się czegoś nie wie. I przyjąć tę prostą informację, tę ofertę od Boga. Wiesz co, niezależnie od tego, czy jesteś lesbijką, czy jesteś heteroseksualna, potrzebujesz się narodzić na nowo. Poczytaj sobie trzeci rozdział Ewangelii Jana, tam jest o tym mowa.